Czy można opanować sztukę kapkowania w zaledwie jedną dobę? Nie od dzisiaj wiadomo, najlepsi piłkarze potrafią czynić cuda z piłką. Jednak ja takich cudów nie potrafię. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że spróbuję swoich sił. W ciągu jednej doby nauczę się kapkować. Przed rozpoczęciem wyzwania przeprowadzę 3 próby, w których zmierzę liczbę moich kapek i zobaczymy średnią jutro o tej samej godzinie, o której zacznę. I o 11:00 sprawdzę to ponownie. Ile będę w stanie zrobić po całych 24 godzinach? Przekonajcie się sami i zostańcie do końca, żeby zobaczyć efekty. Najpierw zacząłem od researchu, chociaż w zasadzie kapkowanie to kapkowanie, więc uznałem, że nie muszę za dużo o tym obejrzeć, przeczytać, więc od razu spakowałem się i ruszyłem na najbliższą polankę wykonać trening. Ja wytrzymam. Dobra. Cześć. Cześć. Nie wiem, jaka średnia. Na początku, no nie będę ukrywał, szło mi kiepsko. Szło mi kiepsko, jednak z każdą kolejną chwilą miałem wrażenie, że bardziej czuję tę piłkę, że ona tak gdzieś tam przykleja się gdzieś tam do mojej nogi. Dlaczego żonglerka piłką jest taka ważna? Otóż chodzi o kontrolę nad piłką. Wyobraźcie sobie sytuację na boisku. Niespodziewane podanie, piłka odbita rykoszetem i cyk, przyjmujecie piłeczkę idealnie. A nawet jeśli nie, to chociaż fajnie wygląda żonglowanie. Z filmików dowiedziałem się, że kluczowa w żonglerce jest technika. Brzmi logicznie, prawda? Dlatego postanowiłem wrócić do podstaw i naukę zacząć od zera. Pierwszy krok, rzucenie piłki na nogę i łapanie jej w powietrzu. Potem odbijanie od ziemi, a potem już normalne kapkowanie. Wydaje się oczywiste, ale diabeł tkwi w szczegółach. A, i odkryłem taki luz w sobie, że im bardziej luźny jestem, tym lepiej to wszystko idzie. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, to że łatwiej mi kapkować, kiedy pochylam się do przodu. Myślę, że to ma coś wspólnego ze środkiem ciężkości, ale nie jestem ekspertem od fizyki. Potem odkryłem coś naprawdę ciekawego. Okazuje się, że gdy odbijam piłkę, ledwo ją muskając tuż przed dotknięciem ziemi, zaczynam mieć nad nią większą kontrolę. Piłka zaczyna się mnie słuchać, a ja czuję się pewniej z każdym odbiciem. I potem zacząłem już tylko tak robić. A jakie to dało efekty, zobaczcie sami. Kurwa, ale zajebiste to było! Czas mijał, a ja trenowałem i trenowałem, jednakże rzecz, która sprawiła, że musiałem przestać, to temperatura. Na dworze 36 stopni, no, niebezpiecznie, więc postanowiłem wrócić w to samo miejsce wieczorem, kiedyś już schłodzi. Szybkie takie przemyślenia w ogóle po tych paru godzinach, łącznie z 3 godziny dzisiaj trenowałem kapkowanie. Co mogę powiedzieć? No, że jest coraz lepiej, kurczę, i patrzę, zapatruję się optymistycznie. Nie spodziewałem się, że tego tak łatwo można się nauczyć, to jest powiedzenie practice makes perfect. Te przemyślenia, które wam wspominałem, właśnie też fajne. Co, idę tak z godzinkę jeszcze dwie i zobaczymy jutro. Fajne, podoba mi się. Nie chce mi się, ale mi się podoba. No. Kurwa, gdzieś jak bajka chodzi. Trochę zepsułem pomiar. Liczba 3 powtórzeń na początku i na końcu wyzwania jest trochę niedokładna, ale uznałem, że to bez znaczenia, bo jak możecie zauważyć, kapkowanie wychodziło mi coraz lepiej. Wydaje mi się, że gdybym poświęcił więcej czasu na naukę tej umiejętności, to na spokojnie osiągnąłbym 100 kapek. Pewnie po tygodniu ciągłego trenowania by coś takiego wyszło, ale teraz przyszedł moment prawdy. Godzina 11 dnia następnego. Ile średnio zrobiłem kapek? Jest mega lampa, ale jest godzina 11 i przechodzimy do testu. Dziewiętnaście.
2, 4. Gdzie jest poprawa? Chuj! A do związków zapraszam was teraz. Czy nauczyłem się kapkować? Nie wiem, ale mogę powiedzieć jedno. Jest znacząca poprawa. Na początku ledwo co potrafiłem odbić piłkę, a teraz jak boss prawie 20 razy za każdym razem. Więc wydaje mi się, że jeśli bym przez tydzień cały czas ćwiczył, 100 kapek jest na wyciągnięcie ręki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmików, zapraszam was na kanał. Tam możecie zobaczyć kontent piłkarski, muzyczny i w ogóle rozrywkowy. I co? Jeśli ci się podobało, zostaw subskrypcję i czekaj na następne filmy. Pozdro!